Cześć, dzisiaj witam Was po raz kolejny w Papalujczy z przy Workiu 33, który będziemy nabijać Working levelu 8 Alberto. Dobra, weźmiemy ten strój, który ma normalnie we fryzerii. I pójdziemy pod tego, który tu wymaga dasza. Pod nurki. Okej. Chcę ich piłką walnąć. Żeby lanie dostali. O. Dobra, spłynę tu. Okej. Nie pójdę po ścianie, bo nie jestem wspinającą się osobą, więc muszę iść po drabinie. Miejsce z daszem jest bardzo daleko. Ja jeszcze będę chciał pewnie... Chodź. No dobra, trochę było ciasno tutaj, bo nie wiedziałem co zrobić. W tym miejscu akurat rzucająca osoba nie ma fajnie, bo... No nietoperza nie ogra, który lata do góry. Jak ja kopię piłką, no to trochę słabo. Dobra, zjedźmy po prostu po nich i tyle. Będziemy się... Chodź. Hit za hit. Raz to wyjdzie ładnie, raz wyjdzie niezbyt ładnie. Pod względem tego, że raz oberwę, raz nie oberwę. Hita. Okej. Okay. Bałwan rzuć. Chodź. No, wiedziałem tę kulkę, tylko nie wiedziałem, gdzie mam uciekać. A, trafiło go. Okej. Okay. Schodzimy na dół. Czyli wiemy, że dasza nie będzie jeszcze potrzebnego, to jednak i tak to... O. W końcu go trafiło. Nie wskakiwałem tam, bo bym stracił życie. Nie pokonałbym tego ananasa. Okej, udało się. Ojej, oj. Skoczyłem. On zdążył rzucić i nie zdążył się schować. Nie, kogoś tam na tyle trafiłem chyba tego właśnie, tego skaczącego przeciwnika. Niedobrze mogę daszować, ale nie robię osiągnięcia za daszowanie. Przeciwników. Oho. Ej. No. Tym razem udało się z trzema życiami tu przyjść. Tylko żeby nie stracić bezsensownie na bałwana. Okay, udało się nie stracić. Schodzimy na dół. O. Aha. Udało się go.
W sumie ten sam sposób rozwalić co poprzednio. Jeszcze jeden. O, okej. Dobra, zjedź na niego. Nie dało rady. Nie ma czekoladka. No. Gdzie on tam chciał rzucać, to ja nie wiem. Bałwan zawsze strzela w nas i on go z nas dostrzegł z prawej strony, a my byliśmy z jego lewej strony. No nie miałem fajnie, bo musiałem derby unikać. Ale tak podleciały, że no, straciłbym życie, a nie... O właśnie. Nie przeżyłbym, bo życie bym stracił tak. Śmiało źle. Dobrze było. Te derby się do mnie przytuliły, ale życia mi nie zabrały. Okej, żaden mnie nie trafi. Na dół tu nie schodzę, bo nie mam po co. Tam tylko była woda, jak pamiętamy. No, prawda. Aha. Okej, udało się ich tam pokopać z piłki. Nie wiem. Szkoda życia tracić na tych kulkach. Po prostu je rozwalimy i tyle. I zastanawiałem go, chociaż nie było potrzeby. No, miał z piłki, nie trafiło tego lizaka ani razu. Chcąc naskoczyć, przeskoczyć, to trafiłem w lizaka. Okej, jeszcze ty cebulek. Cebulka. Widziałem, o. Przedkiewka. W niektórych miejscach się przydaje broń nawet daleko. W niektórych jednak trochę przeszkadza brak broni na blisko. O. Tutaj jeszcze na dół. Przedkiewę. O. Szybko do góry. Mógłbym zjechać, żeby było szybciej, ale dobra. Przejdziemy w ten sposób, jak mam. Żadnego checkpointu tutaj nie ma, nie. Musiałem tam schodzić, żeby rozpalić lizaka, i tak spadłem. Ci, co nie mogą ani skoczyć, ani nie mają wspinania się po ścianie. Skakania lub czy podlecieć też się nie da tutaj. Chyba się nie da. Jeden sposób, żeby wejść, to jest albo skoczyć, albo wejść po ścianie. A reszta musi po prostu iść, przepłynąć wodę. Udało się. Okej, zaraz życie wezmę. Najpierw chciałem się tutaj pozbyć przeciwników. Tam już widać, no właśnie, krakersy. Te mniejsze interesują coiny, jak wiecie. I potem nie trzeba było nigdzie levelu odrabiać.
to mi czasu na zrobienie levelu. Znaczy robienie levelu tylko po to, żeby kasę zebrać. Więc ja tu przyjdę, ale najpierw idę po kasę do końca, bo wiem, że tutaj 8 levelu dużo można zarobić. Jeszcze. A w ogóle to był bałwan, nie? I trafiło go tak przez przypadek. Cztery sandy z bitem. Aha, zestanowany kolega, pszczółka. Nie mam, wybuchła bomba, bo zderzyła się ze ścianą. Zanim nie ma kto mnie tutaj zaskoczyć, jak widać był przeciwnik. Myślał, że się schował przed piłką? Nie ma. Po prostu on tak miał spadek, żeby tam wylądować. O, trafiło ananasa. Piłka, która wracała, to by trafiło. Muzyka wyłączona, bo zabiliśmy tych wszystkich tańczących. O, trafiło tego do góry. Dziwnym trafem go trafiło. Okej, mogę zjechać. Okej. Czekajmy. Przeszukamy jeszcze, nie wiem co. Aha. Nic nie ma, to można wracać do miejsca z daszowaniem. O, trafiło dwa derby, a nie wiem skąd on się wziął ten trzeci. Dobra, teraz spróbujemy zdaszować trochę. Żeby trochę przyspieszyć, nie? O, serce jeszcze sobie wezmę. Okej. Okay. Z daszem to mają fajną animację przyspieszania. Okej, okay, mogę się... No, nie wiem. Ale okej. Okay. Chodziło mnie o to, że trochę mnie zaskoczył swoim... nagłym pojawieniem się. Okej. Okay. Oj, nie udało się, bo chciałem zdaszować przejście przez to, żeby nie skakać, ale trafiłem w drugą dziurę. Po polsku przeskoczyłem, tak. To chyba jedyne miejsce z zdaszowaniem, gdzie jest daleko do czegokolwiek. I to w dwóch etapach jeszcze, nie? Przecież nie, no, są 5 do uratowania, co są w dwóch etapach, ale nie przy zdaszowaniu. W sumie... O! Nie utrzymał mi się na tym. A, szkoda, że się nie utrzymał. Miałem sztos głowy. Okej, kulki zbijemy, żeby mi tam nie... zabrały życie, jak będę tutaj dasza robił. Nie zbiję tego krakersa, bo nie mam jak. O, rybka pływa. Okej, okay, kolejne krakersy. Jakby ktoś szukał miejsca na dużą ilość krakersów, bo nie miałby zrobionego osiągnięcia za... Jest to krakers, tak, jest to osiągnięcie. To tutaj jest najlepsze miejsce. Nie, nie sięga. Okej. Okay. Myślałem, że to sięgnie do tego trackersa, ale nie. To tutaj, o właśnie. Uff, uciekłem przez tą kulką, ale i tak ją oberwałem. Muszę ciebie zstrzymać. Haha, dostałeś klapsa.
Już jest tutaj wejście do naszej osoby, pod którą tutaj tyle daszowaliśmy, a teraz chciałem z granicy zdaszować i nie wyszło. No właśnie. Tutaj nie da się jakby zdaszować i nie złapać za ten łańcuch. Okej, mamy 33 worki. Dużo zarobiliśmy, nie? Opłacało się iść do końca. Double jump, jump na skuter. I do zobaczenia. Trochę nam to zajęło, nie? Przegraliśmy 3 razy, nie 2.